Dzień dobry, szanowni państwo. Witam państwa serdecznie na krótkiej konferencji Klubu Platformy Obywatelskiej. Witam z posłem Robertem Kropiwnickim. Przedmiotem konferencji jest ustawa, projekt ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, który dzisiaj pojawił się na stronie sejmowej, po czym zniknął ze strony sejmowej, a który to projekt ustawy jest wyjątkowo niebezpieczny dla naszego porządku prawnego, który tak naprawdę narusza podstawowe standardy konstytucyjne i dlatego też z jednej strony cieszymy się, że Prawo i Sprawiedliwość po naszych apelach oraz informacjach medialnych zdecydowało się ten projekt ustawy ściągnąć, ale z drugiej strony chcieliśmy w tym miejscu zaapelować o podjęcie konkretnych kroków. Bardzo proszę, panie pośle. Uważamy, że samo wycofanie projektu nie jest jeszcze gwarancją na bezpieczeństwo i niezależność Trybunału Konstytucyjnego. Uważamy, że prezydent Andrzej Duda powinien niezwłocznie, jak najszybciej odebrać ślubowanie od 3 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, tak aby mogli przystąpić do pracy. Dzisiaj są sędziami, ale nie złożyli ślubowania, co jest wymogiem ustawowym, ale też jest wymogiem dla prezydenta. Prezydent ma konstytucyjny i ustawowy obowiązek odebrania tych ślubowań i odwlekanie tego jest bardzo złą praktyką i bardzo niebezpiecznym mechanizmem, który pokazuje takie złe wpływanie na Trybunał, próba zastraszania sędziów i pokazywania im, że władza wykonawcza, prezydent może wpływać na ich wyroki. Dlatego apelujemy do pana prezydenta, żeby niezwłocznie, jak najszybciej dziś, jutro, pojutrze odebrał ślubowanie, bo jest to sprawa niecierpiąca zwłoki. 3 sędziów od 6 listopada mogłoby już przystąpić do pracy. Niestety prezydent Andrzej Duda blokuje tę możliwość. Szanowni państwo, liczymy na to, że tak jak udało się apelować i skutecznie zablokować ten projekt ustawy, tak również pan prezydent Andrzej Duda weźmie pod uwagę głosy konstytucjonalistów, weźmie pod uwagę głosy ekspertów, spokojnie zastanowi się raz jeszcze nad konsekwencjami niepodejmowania tych decyzji. Liczymy, że ta refleksja przyjdzie i liczymy na to, że nowi sędziowie Trybunału, którzy zostali zgodnie z prawem wybrani przez Sejm, podejmą niezwłocznie pracę. Dlatego też dziękujemy raz jeszcze państwu za dzisiejszy udział w konferencji i o wszelkiego typu działaniach Platformy Obywatelskiej zmierzających do przestrzegania podstawowych norm konstytucyjnych będziemy państwa informować.